Witam. W tym tutorialu w 7 krokach malujemy kasyno w Otwocku. Jak zawsze zaczynam od dokładnego podrysu. Ponieważ na fasadzie mamy do czynienia z ciekawym światłocieniem, wyjątkowo zaznaczam go ołówkowym sztrafem. Pokrywam maskingiem oświetlone elementy fasady oraz krawędzie dachu czy balustrad, które odbijają światło. Zaznaczam także niektóre gałęzie drzew. Na zwilżony papier nakładam pierwsze plamy koloru. Zaczynam od tonów ciepłych, ochry z małymi dodatkami czerwieni kadmowej. Następnie dodaję tony chłodniejsze, fiolety, turkusy, ultramaryny. Chłodne plamy gdzieniegdzie przełamują sieną paloną. Po wyschnięciu pierwszej plamy dodaję ciemniejsze elementy. Drzewa w trzecich planach, malowane na lekko zwilżonym papierze oraz cienie na fasadzie i gruncie. Zdrapuję zaschnięty płyn maskujący. Niektóre pozostałe po maskingu ostre krawędzie rozmywam, by uzyskać miękkie gradienty. Robię tak na przykład z kolumnami. W miejscach jasnych dodaję nieco ciepło-różowych plam, które nadadzą pracy słonecznego nastroju. Na końcu pracę wzbogacam o detale. Wzmacniam okna i nadaję im głębi za pomocą ultramaryny i sieny palonej. Jasne gałązki pokrywam ciepłą barwą sieny palonej rozrobionej z fioletem. Zraszam spryskiwaczem dolną partię pracy i dodaję jeszcze nieco cieni na posadzce. Za pomocą gradientu zaznaczam w oknach odbicie nieba i praca jest skończona.